Święta Maryjo, Matko Boże, jakaś pokutą, miłością bliźniego i urzańcę. Polska to dar wybrany przez Boga, ma krzyż Maryjnego Jezusa i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na potrzebę, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor i ojczyzna! My żyjemy, co nam obca przerodzieła, szanownie żemy, aż mają kroki, nie Polski, za Twoim przewodem złożył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złożył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Martę, będzie przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po szwedzkim zaborze, dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się. Mówi zapłakany, słuchaj jeno, kono nasi, biją tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Brawo!
teraz poprosimy Olivera Palmera, niesłyszącego tenora, który na co dzień mieszka w Niemczech, a można powiedzieć, że wyrwał się wręcz z tych Niemiec, ma niesamowitą historię i myślę, że jego matka w trzech zdaniach ją opowie, bo warto się z nią zapoznać. Brawa dla Oliwiera, bo bardzo chciał dzisiaj tutaj dla nas zaśpiewać. Brawo dla niego! Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Elżbieta Palmer, a to mój syn Oliver. Oliver jest niesłyszącym tenorem. Dlaczego niesłyszącym? Ponieważ bez aparatów słuchowych dwóch, wysoko ustawionych, po prostu nie słyszy. W aparatach tylko częściowo. Oliver ma za sobą bardzo, bardzo interesującą historię, ale powiem trzy zdania na ten temat. Gdy byłam w szóstym miesiącu ciąży, wystąpiły problemy kardiologiczne u dziecka, zaproponowano mi aborcję. Wyszłam i oto stoi przed nami Oliver, śpiewa, żyje i jest z nami. Dziękuję. Zakochani w polskiej ziemi chcemy jako... Chodzi mi o to, żeby przejść, korzystać z naszych praw obywatelskich, żeby przejść po Wiśle, kiedy zostało zablokowane przez lewicę krakowskie przedmieście. Zobaczcie, jak przez 10 lat Polska się zmieniła.
Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że największa manifestacja patriotyczna nie tylko w Polsce, ale w Europie to właśnie Marsz Niepodległości. I to jest wasza zasługa. Wszystkich, którzy przez 10 lat byli tutaj. Brawo! Przez lata dziennikarze i mądre głowy mówili, że narodowcy potrafią organizować tylko marsze, ale do polityki się nie nadają. Nic im nie wychodzi. I po 10 latach znów jesteśmy w Sejmie. Jesteśmy w Sejmie silną 11-osobową drużyną. Jesteśmy w Sejmie po to, żeby służyć Polsce, po to, żeby realizować ideały, o które walczyliśmy też przez tyle lat na ulicy. Ale chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Ci wszyscy, którzy oskarżali zawsze narodowców, że zawłaszczają Marsz Niepodległości, że mówią, że Marsz Niepodległości to tylko narodowcy, nigdy nie mieli racji. Zawsze wiedzieliśmy, że jest to impreza, na którą przyjeżdża mnóstwo zwykłych Polaków. Mnóstwo wyborców PiS, których zawsze szanowaliśmy. Byli z nami ludzie z klubów Gazety Polskiej, zrzeszeni w klubach, którzy są zwykli polscy patrioci. Mimo że ich liderzy często nazywali nas ruskimi onucami, nie mając żadnych dowodów na to, że bierzemy jakiekolwiek pieniądze z zagranicy. Nie przejmowaliśmy się tym. Zawsze utrzymywaliśmy dobre stosunki ze wszystkimi polskimi patriotami, bo łączy nas jedna idea. Polska niepodległa! Brawo! Marsz Niepodległości to manifestacja, która wyraża polskiego ducha. Chcemy Polski niepodległej. Chcemy Polski zakorzenionej w tradycji. Chcemy Polski, która jest wierna wierze w swoich przodków. Wierna tradycji chrześcijańskiej. Chcemy Polski, która jest zdolna do oporu przed naciskami globalistów. Przed naciskami Unii Europejskiej. I to łączy nas wszystkich. Niezależnie, którym politykom zaufaliśmy. To łączy nas, bo mamy to bardzo głęboko w swoich sercach. I dlatego media zawsze nienawidziły tego wydarzenia. Dlatego politycy z zagranicy nas nienawidzą. Dlatego liderzy różnych frakcji z Unii Europejskiej mówili, że przez Warszawę maszeruje 60 tysięcy polskich nazistów. Nie przejmujemy się tym. Dla nas nie jest najważniejsze, co mówią o nas z zagranicy. Dla nas najważniejsze jest to, w co wierzymy. Maszerujemy razem dla wspólnych ideałów. Niech żyje Wielka Polska! Niech żyje! Dziękuję bardzo. Patriotycznej. Ja sobie też widziałem, jak się pogodziłem przez... O, nie, gdzie? Patrz! No,
zwłaszcza w Poznaniu, bo to byli gwiazdy. Ale to są inne gwiazdy. Jakie to są? To takie to są gwiazdy maryjne. A, no ale to jest to samo co u niej. Nie, to jest 12. To jest inne są. A ile jest? Nie pamiętam ile jest. Tak. Z jednej strony są rychowe, z drugiej strony... A ty chciałeś coś? Tak, to jest jak. Pytanie z tegorocznego marszu. Czy się panu podoba ten marsz? Czy różni się troszeczkę od poprzednich? Jakby to panu powiedzieć, jest to marsz naszych sojuszników, to nie jest nasz marsz. Nie jest nasz marsz, czyli nie w ten dzień, co powinien być. A powinien być 7 października. Na chwilkę, bo my chcemy tak, z oczywiście, proszę bardzo. Winem sobie zrobić zdjęcie, może kiedyś przyszłym prezydentem. Może kiedyś przyszłym prezydentem. A my zagłosujemy. Na dwoń! Na dwoń! Marsz niepodległości! Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz niepodległości! Się rozrodził sandal. Nadchodzi! Marsz niepodległości! Nadchodzi! 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 Nadchodzi! Marsz niepodległości! Musimy zrobić to delikatnie, żeby nie zamortyzować mostu, żeby nie pękł jak ten sąsiedni Łazienkowski. Dlatego musimy wykorzystać nasze gardła i wszyscy razem głośno, żeby nas usłyszeli tam przy rondzie Czola, bo oni jeszcze tam niektórzy nie opuścili tego ronda. Bóg, honor i ojczyzna! 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 A jedno!
tutaj słabo jest o tym sprawie. Dawaj na prosto. Radzę teraz to unikać. Czekamy jak. Thank you.
posiłkami pod namiotami, obok namiotu posiłków można złożyć podpis pod ustawą obywatelską 10447. A wszystkich wolontariuszy Rok Niepodległości, którzy nam w tym pomagają, a cały czas zbierają, to jak skończą, także niech złożą te podpisy, te karty podpisowe właśnie w tym punkcie, który mieści się pod posiłkami, obok posiłków. Także zachęcamy wszystkich, to bardzo, bardzo ważna sprawa. Drodzy Państwo, teraz proszę jeszcze o głos Roberta Bąkiewicza, który powie kilka słów. Czołem Wielkiej Polsce! Kolejny rok przeszliśmy razem, jesteśmy tutaj na Błoniach i świętujemy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, w tym roku 101. Cieszę się bardzo, że tak licznie wszyscy przyjechali z Polski, z różnych zakątków Polski. Przyjechało wielu Polaków z zagranicy. Z polskich Kresów również ludzie przyjechali zapewne. Wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. Pamiętajmy o tym, że praca dla Polski nie kończy się dzisiaj. Ona się dzisiaj dopiero zaczyna. Wrogów Polski i polskości jest wielu. Dzisiaj świat nie chce niepodległego państwa polskiego. Nie chce narodu polskiego. To tylko my sami możemy zadecydować, czy będziemy żyli na tej ziemi i czy nasi potomkowie będą również żyli. Ale do tego potrzeba naszej pracy, wytężonej pracy, pracy dla Polski, pracy nie tylko politycznej, ale również społecznej, pracy takiej, która otworzy oczy tym, którzy mają jeszcze te oczy zamknięte. Zachęci również tych, którzy mówią, że dzisiaj to nie ma sensu. Tylko praca może dać nam dla tej Polski zwycięstwo. Tylko praca może nas uchronić przed tym globalizmem, marksizmem, przez wszystkimi tymi aspektami negatywnymi, które nachodzą na Polskę. Upadku rodziny. Dzisiaj musimy walczyć sami o siebie duchowo i musimy podjąć pracę dla ojczyzny w duchu chrześcijańskich, katolickich wartości. Dziękuję i jeszcze raz Wam czołem Wielkiej Polsce! Zostańcie tutaj jeszcze z nami, będzie naprawdę piękna, wspaniała muzyka. Poświętujmy razem, wiem, że jest chłodno, ale tu można coś zjeść, tam są toalety. Pobądźmy jeszcze chwilę razem, to są wspaniałe momenty, momenty, które również dają energię nie tylko nam Polakom, ale dają również tym narodom, które są w ogromnym kryzysie, które tak naprawdę już straciły być może nadzieję. Pozdrawiam. Brawo. 10. edycji Marsza Niepodległości. Nadchodzi! Nadchodzi! Marsz Niepodległości! A jakie hasła nam przyświecają, to powtarzamy cały czas, idąc w tych marszach, mając je w sercu. Bóg, honor i ojczyzna! Teraz chcemy Wam zaprezentować Bóg. Zdecydowanie, niech się prostuje nieszczęść wlot i niechaj do czołu kostiewskie harły! Chętni po bieżącym cierpi młot! Chwała za niepodległość zmarłym! Zanim ostatni pójdzie z was, niebieskiej partyzance służyć, wszyscy staniemy jeszcze raz! Wszyscy wstaniemy jeszcze raz. A tutaj już nie ma. Wszyscy wstaniemy jeszcze raz. Może i powiem. To jest 20 metrów za tymi kibelkami.
Siedem czerwonych róż! Jeszcze będzie moją na zawsze! Thank you.